Robert Lewandowski, Przegląd Samorządowy. Witam Państwa. Dziś naszymi gośćmi są leszczyńscy radni, pan Wojciech Rajewski, klub Lewicy i pan Sławomir Mocy, klub PL18. Dzień dobry, witam Państwa. Czy opozycja nie ma nic przeciwko temu, by podwyższyć wynagrodzenie prezydenta? Przypomnę, że chodzi o podwyżkę w wysokości 834 zł i 50 groszy do poziomu około 12300. No, zaczął pan dość przewrotnie. Generalnie opozycja nie ma nic, jeżeli chodzi o podwyżki generalnie rzecz biorąc. Szkoda tylko, że nie wiem, pan przewodniczący występując z tą inicjatywą wcześniej nie pochylił się, nie zastanowił się nad tym, jakby może ruszyć wynagrodzenia w ogóle pracowników Urzędu Miasta i jednostek budżetowych, bo dawno takich ruchów żeśmy nie robili. A to pewnie inna skala wydatków byłaby. Okej, tylko to tak wtedy okazuje się, że myślimy o wszystkim, bo do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że ta propozycja praktycznie zmierza do uzyskania wynagrodzenia przez pana prezydenta praktycznie na maksymalnych progach, prawda? Bo tam no 65 zł jeszcze jest no, no dokładnie, tak to. Także jest to tam grubo ponad 7% i co do zasady no nie mielibyśmy generalnie pretensji. Ja tylko przypomnę, że takim dobrym zwyczajem było, uwzględniając skalę miasta i tak dalej, że jednak byliśmy, czyli mówię w sensie ustalania wynagrodzenia dla urzędującego prezydenta o te kilka stówek niżej, aniżeli ten maks pozwalają przepisy. Krótko mówiąc, zobaczymy, jaka będzie argumentacja. Co do zasady, staramy się wynagradzać wszystkich w miarę godnie i mówię, kolejność trochę nam się nie podoba. Ale niektórzy mówią tak, czy prezydenci nie powinni więcej zarabiać, bo przecież niektórzy szefowie spółek komunalnych, mamy przykłady, zarabiają więcej od prezydenta. I tu się też muszę z panią zgodzić, co do zasady tak, ale to właśnie w tych spółkach komunalnych, jeżeli nie w 100%, to w większości znaczącymi udziałowcami jest miasto i to jest między innymi polityka miasta. Dobra lub zła. A co na to ma pan... Ja myślę, że prezydent miasta zarabia zdecydowanie najmniej ze względu na przykład na swoich sąsiadów, burmistrzów, wójtów ościennych miejscowości, powiatów, jest najmniej zarabiającym, ale z tego co wiem, oficjalnie wpłynęło pismo prezydenta miasta do biura rady o zdjęcie tego punktu z porządku obrad, więc ta sprawa na pewno nie będzie przedstawiona na najbliższej sesji. No muszę powiedzieć, że mile mnie tu kolega radny zaskoczył, cieszy mnie ta informacja, bo to co powiedziałem na wstępie, co do zasady nie dyskutujmy, bo tak trzeba pamiętać również o prezydencie, tylko odwróciłbym kolejność i chyba to jest to, o czym ja mówiłem. Może. Bardzo się cieszę. Ma być też głosowana uchwała, o ile nie zostanie zdjęta, w sprawie przygotowania uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, tak w pełnym brzmieniu. Uważam, że to jest dobry pomysł. Wystarczy przypomnieć zamieszanie z reklamą, wielką, olbrzymią reklamą piwa na rynku, tudzież no, oślepiające te telebimy na skrzyżowaniach. I tu chyba się zgadzamy, że to jest krok w dobrym kierunku. Absolutnie tak, pełna zgoda. Trzeba to uporządkować, bo jest za dużo tej tak zwanej radosnej twórczości. Trzeba określić pewne standardy, pewne ramy i poza tym wtedy to no, będzie harmonijnie jakoś współdziałało. Oczywiście będziemy głosowali za przyjęciem tej uchwały. Ja chciałbym tylko powiedzieć, że taki pierwszy krok na pewno z takim uporządkowaniem tych reklam zrobił Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Było to widoczne przy wiadukcie, gdzie te reklamy są teraz spójne, równowymiarowe. Jeden najemca płaci odpowiednie pieniądze dla miasta. Taki sam krok był zrobiony, gdy te reklamy były umieszczone przy 17 stycznia na stadionie lekkoatletycznym. Te reklamy poznikały stamtąd, nie szpecą. Jest jedna osoba odpowiedzialna za umieszczanie tych reklam. Miasto czerpie, jest to spójne, ładnie to wygląda. Myślę, że z tego możemy czyli, być zadowoleni. Znaczy, się... kluby będą za tym projektem. Inny projekt, który ma być wywołany podczas najbliższej sesji, teraz w czwartek, to stanowisko w stronie powołania Centrum Usług Wspólnych. Tu jest kontrowersja, bo ma w tej uchwale być zobowiązanie dla prezydenta, żeby do 31 sierpnia przygotował koncepcję funkcjonowania. Wiemy, że ta koncepcja wywołała kontrowersję, a popłoch wśród księgowych, dyrektorzy szkół też nie są zadowoleni. Jak kluby będą tutaj głosować? No ja powiem tak, no, prezydent ma przedstawić koncepcję, tak jak tutaj pan redaktor mówi, do 31 sierpnia i prezydent z sztabem swoich ludźmi przygotuje pewnie taki projekt, czy on będzie spójny z oczekiwaniami
wnioskodawców. No bo to oznacza, że ktoś tam pewnie straci pracę. Nie? No pewnie to jest nawiązane do no, z ustawą. Musimy ten podatek VAT, który będzie do odzyskiwania, wspólnie zbierać. Myślę, że w małym stopniu powinniśmy zrestrukturyzować w jakimś stopniu oczywiście tą księgowość. Zacznijmy od najmniejszego, nie wiem, szkół podstawowych, gimnazjalnych, nie mówię, że to wszystko razem, ale małym krokiem trzeba zebrać jakiś sztab ludzi, żeby ta księgowość w szkołach podstawowych, gimnazjalnych czy też przedszkolach no była spójna, bo wiemy, że problemy w wielu szkołach się rodzą. Te księgowe, które teoretycznie powinny na jednym poziomie rozliczać wszystkie dotacje, no, robią niektóre błędy i potem robią się takie niedoskonałości, których chcielibyśmy oczywiście. Ale z drugiej strony dyrektorzy mówią, jak nie będę miał księgowej pod ręką i co, z każdym drobiazgiem będę musiał gdzieś dzwonić do tego Centrum Usług Wspólnych, konsultować to. Tak, tutaj pan naczelny. Decyzja będzie trochę się wydłuży w czasie. Jak wnioskodawcy zaproponowali do 31 sierpnia, oczywiście zobaczymy, co pan prezydent przygotuje i wtedy będziemy się zastanawiali, czy takie powołanie usług wspólnych będzie miało sens, czy też nie będzie miało sensu. Jeśli mogę też w tej sprawie, no znów uważam, że tu się troszeczkę pospieszono. No wiadomo, PiS od pewnego czasu twardo rzuca hasło Centrum Usług Wspólnych. Wyznacza moim skromnym zdaniem panu prezydentowi termin ogniowy, bo do końca sierpnia, uwzględniając w tym fakt, że tam są w międzyczasie urlopy, to jest termin ogniowy, mało realny. Krótko mówiąc, jest to taka inicjatywa, jest, my jesteśmy za tym i fajnie. Nie, my na tym etapie powiemy nie. Bo po pierwsze, tutaj w nawiązaniu do wypowiedzi kolegi radnego, owszem, jest zmiana w ustawie o samorządzie, która umożliwia tworzenie tych centrów, umożliwia, a nie nakazuje. I tu istotna różnica, to po pierwsze. Po drugie, przygotujmy to, nie wprowadzajmy niepotrzebnej, nerwowej atmosfery, bo to, co o czym mowa, już nie, tam księgowy pan redaktor był uprzejmy wspomnieć, tu kolega radny, robi się nerwowo w tych niektórych jednostkach, niepotrzebnie. Przeanalizujmy, pokażmy plusy i minusy ewentualnej tej operacji. Krótko mówiąc, ta operacja jest nieprzygotowana, jest to jakieś hasło kolejne. My zdecydowanie na tym etapie mówimy nie. Oczywiście jest nas taka siła głosu, jaka jest, ale myślę, że nastąpi też pewna refleksja również u kolegów w PL18 i to trzeba po prostu zdjąć. Jeszcze nie ten czas, ze spokojem to przygotować. Tyle. Znaczy to jest zaproponowanie terminu i tak, bo to jest w sumie stanowisko. Ta uchwała to jest taka stanowisko, czyli wyrażenie opinii bardziej niż obligowanie. Żeby prezydenta zmobilizować do powołania, tak. No, zrobienia jakiegoś kroku do przodu, żeby tą sprawę jakby poruszyć. To ale może nie podejmujemy, czy musimy kogoś zwolnić, czy też nie, czy to będzie... Oczywiście, to jest jakby takie sformalizowanie, tak. Żeby zacząć pracę tak, nad tym. Tak, ale no nie wprowadzajmy tej niepotrzebnej, nerwowej atmosfery, bo to jest też bardzo istotne. Przecież można pracować nad tym, można przygotować pewne koncepcje i w momencie, gdy jesteśmy już z jakąś wizją, wychodzić z tym na zewnątrz, prawda? Nie prowadzamy tej nerwowej atmosfery i no, na to kładziemy nacisk. Ale że można, to chociażby cieszę się jeszcze raz w stosunku do tej pierwszej. Chciałem zapytać, może nie o tutaj sprawy sesyjne, ale o budżet obywatelski, bo jak wiemy, zakończyło się głosowanie. Urząd podał, które propozycje zdobyły największą liczbę głosów. No i znów się po górą są jakby inwestycje oświatowe, czyli rewitalizację placów zabaw na Zatorzu Świętego Franciszka z Asyżu, przedszkole miejskie numer 10, kort budowany ma być też chyba na Zamenhofa, tak. Przy okazji tych boisk, które mają być, no plus jeszcze inne. To trochę się kłóci z ideą, którą kiedyś nawet pan prezydent wyrażał, że te inwestycje oświatowe to nie powinny wchodzić jednak w pulę te, czy w tych propozycje budżetowe, budżetu obywatelskiego, a jednak no, one zyskały, bo tak, w tej grupie najłatwiej chyba zorganizować jakby głosy, nie? Co panowie sądzicie? Dokładnie, absolutnie się zgadzam z tymi wszystkimi uwagami i ja miałem przyjemność, obowiązek brać udział w pracach tej komisji i pewne błędy pojawiły się w poprzedniej edycji, nie wracajmy. Naniesiono wiele poprawek. W tej edycji nie było kwestii spornych, także no, wybór jest zgodny z regułami, wszystko jest ok, aczkolwiek znów potwierdziło się, że jedno
zadania związane z oświatą po prostu wygrywają. Wygrywają dlatego, że no powiedzmy, czy to szkoły, czy przedszkola poprzez rodziców mają tą możliwość no, zbierania tak. tych głosów, czy ale z drugiej strony pewnie potrzeby w tej dziedzinie są nadal. Nie? No. Myślę, że w kolejnej edycji będzie na pewno bardziej to jakoś sprecyzowane, żeby te jednostki oświatowe jak gdyby w tym no, nie brały udziału, bo dzisiaj okazuje się po raz drugi z rzędu, że te jednostki wygrywają. W sumie zadania dobre, ale to są zadania, które, jak pan był uprzejmy zauważyć, należałoby realizować normalnie w budżecie miasta. I tu jest zgoda między nami. Bo teraz, skoro ma być to jako budżet obywatelski, to się zaczną pewne małe problemy, no bo myśmy wnioskowali, żeby pan prezydent w tych jednostkach no, zobowiązał dyrektorów tych jednostek, żeby poza godzinami urzędowania, na przykład te różnego rodzaju place zabaw, była możliwość młodzieży, dzieci, dostępu poza tymi godzinami 15-16, jak przedszkola przestaje funkcjonować. No i tu jak zwykle będą problemy, bo tam trzeba... No, kto ma dyżurować, klucz i tak dalej, zapłacić za godzinę, etc. Mhm. No ale póki co, na dzisiaj trzeba to zrobić. Fajnie jest, że zainteresowanie jest spore, fajnie jest, że ludzie głosują, tylko właśnie troszeczkę idea została spaczona. Ale najważniejsze, że obiekty są. Budżet obywatelski to świeża rzecz, że oczywiście można poprawić ten regulamin. Tak jest. I pula pieniędzy jest coraz większa też. Tak jest. W roku jest chyba 700 tysięcy. Tak jest. A jak tutaj pan przewodniczący mówił, no cieszmy się z tego, że duże zaangażowanie mieszkańców jest. Zwycięski projekt chyba ponad 2000 głosów uzyskał. Już nie pamiętam. 1900 mi się wydaje, ale to liczmy, że około 2000 głosów to naprawdę jest duże zaangażowanie. Widać, że chyba najmniejszy, który się zapadł, to chyba 7 projekt, to było 900 głosów, więc... Czyli jakieś zainteresowanie jest. Zainteresowanie jest i widać, że mieszkańcy chcą robić dla siebie. No wiadomo, tak jak już to pan przewodniczący mówił, no najłatwiej z tego grona pedagogicznego, nauczycieli i rodziców. No łatwiej, no mają. Z pokolenia na pokolenie, bo to nie jeden pewnie do tego przedszkola rodzic chodził i chce, żeby to przedszkole i te place zabaw były rozbudowywane, no i tak, takie wyniki głosowe. Inny kontrowersyjny pomysł, będziecie głosowali w czasie najbliższej sesji, chodzi o pomnik poety Stanisława Grochowiaka. Czy w mieście potrzebny jest taki pomnik, skoro niektórzy tak twierdzą, no niedawno został pomalowany mural na kamienicy w Lesznie, czy nie za dużo tego Grochowiaka? Ja chciałbym powiedzieć, bo to akurat na mojej Komisji Kultury i Sportu, no nie mówię, że na każdej komisji pan radny Rusiecki się dopomina, bo oczywiście takie pismo wpłynęło ze strony... No to pomysł jest lewicy, tak? Tak, żeby pomnik powstał. Ideą było oczywiście, żeby ten pomnik powstał na ulicy Chrobrego. Czyli tam, gdzie jest biblioteka, tak? Że za moment tam nie będzie biblioteki. No, dlatego ja powiedziałem, że oczywiście pan prezydent też był na tej komisji. Mówi, że jak będziemy gotowi do przedstawienia projektu lokalizacji, to przedstawimy. Rzeczywiście projekt, nie wiem, czy pan przewodniczący widział, w załączniku do uchwały jest. Ma stanąć ten pomnik oczywiście na ulicy Narożników Słowiańskiej. No właśnie, co do tej lokalizacji zastanawiam się, czy to nie jest zbyt kontrowersyjne, czy zagrożenie dla tego pomnika, patrząc na doświadczenia ostatnich tygodni. No i... Dewastacja oświetlenia na rynku, dewastacji w parku Johnstona. Czy ten pomnik się uchowa? Powiem tak, on na pewno będzie w bardziej miejscu, w którym mieszkańcy Leszna przechodzą i będą mogli zapoznać się bliżej z historią pana Grochowiaka, ale myślę, że miasto też robi projekt przecież oczywiście monitoringu na całe Leszno i że teraz nie ma, oczywiście są takie informacje, że nie jest w parku Johnstona zamontowany ten projekt. No oczywiście wydział odpowiedni przygotowuje całą koncepcję monitoringu, będzie pewnie, jak będzie gotowy, będzie przedstawiony, będzie oczywiście przedstawiony też oczywiście przetarg. W tym roku chyba 200 tysięcy więcej na monitoring w Lesznie. Dokładnie i ja rozmawiałem z panem kierownikiem Koźmierczakiem i mówił, że taki projekt się czyli robi. Co, wy jesteście za tą lokalizacją, żeby ten pomnik w tym miejscu na rozstaju dróg między Słowiańską a Kościelną stanął? Bardzo reprezentacyjne miejsce. No, miejsce jest fajne, eksponowane. Ja myślę, że im więcej tych takich rzeczy, które będą przyciągały mieszkańców do rynku, a nie odstraszały, no to będzie... A co na to Lewica? To jest wasze miejsce? Nie, to nie jest nasze miejsce, ale cofnijmy się kilka miesięcy wstecz. Tak jak pan przewodniczący komisji mówił, rzeczywiście to była inicjatywa naszego klubu radnych Lewicy, aby postawić pomnik Grochowiaka. Wtedy w tym projekcie uchwały proponowaliśmy w sąsiedztwie
Biblioteki. Naszym zdaniem najbardziej wskazanym byłoby bezpośrednie sąsiedztwo biblioteki. Póki co biblioteka jest na chorobrego. Wiemy, że zgodnie z tymi różnego rodzaju planami... To od razu na Mecziga by trzeba go postawić. Ma być na Mecziga. To jest jedna kwestia. Natomiast druga kwestia. Zwracam uwagę, panie przewodniczący, że pojawiła się nowa uchwała. Bo ja przypominam, że Rada zdecydowała, żeby ten projekt uchwały zgłoszony przez Klub Radny Lewicy odesłać do komisji. I poszło do komisji. I co? I wraca nie tamta uchwała, tylko wraca nowa uchwała. A czy one się różnią? A to jest istota, polega na tym, czyli nie procedujemy nad projektem uchwały, który był, tylko... A to czyja to wina? Nie wiadomo kto. To tak zawieszał? Domniemam, kto jest pomysłodawcą takiego projektu uchwały, takiej lokalizacji. Mogę tylko domniemać, ale to należało wrócić do tej uchwały, panie przewodniczący, i napisać ponownie na komisji, przedyskutować i w świetle problemów z lokalizacją biblioteki, która będzie przenoszona, że zostawiamy opis ogólnie przy bibliotece, chociaż pojawiało się hasło, że podobno ulica Wąska to była bardzo często przez Grochowiaka uczęszczana i tak dalej. Jeżeli ta biblioteka będzie na placu Mecziga, to może przy tej bibliotece Wąski, na placu Mecziga. Krótko mówiąc, Grochowiak podejrzewa, że chodził po wielu ulicach, więc gdzie byśmy nie postawili, tam to zawsze będzie śladami Grochowiaka. Okej. Co do zasady, znów złamano pewne jakieś takie standardy. No przecież jest jeden projekt, trzeba go wyraźnie powiedzieć, że on jest do niczego i okej, stąd nowa inicjatywa, tylko nie wiem komu, na czym zależało. Jeszcze raz powtarzam, domyślam się, ale póki co nie mając dowodów tego nie powiem. Nieelegancko, krótko mówiąc. Rozumiem. Nieelegancko. Wracając panie przewodniczący. Do tej projektu uchwały, oczywiście na Komisji Kultury i Sportu, która będzie jutro, będzie ten nowy projekt przedstawiany. Ja oczywiście mogę wspomnieć, że wnioskodawcami oczywiście była Lewica, a teraz jest nowy projekt uchwały z nową lokalizacją, z wizualizacją, pewnie też będziemy Już jest projekt tego pomnika. Dokładnie. Dyskutować, czy on się podoba, czy też nie, bo myślę, że... Nad tym pewnie też będzie dyskusja, czy Grochowiak powinien mieć zadarty nos do góry i głowę w chmurach, ale jak poeta pewnie może mieć. Panie przewodniczący, wybaczy pan, ale właśnie kolej rzeczy powinna być odwrotna. Należało wrócić do zastanawiania się nad projektem uchwały przedstawionym przez klub X, bo już nie chodzi o to, że nasz klub, i wtedy sobie powiedzieć, dobra, sama idea tak, ale nie to miejsce i zacząć pracować. Tylko zasada, mówię, błąd podstawowy polega na tym, że to, że jutro pan wspomni, to że, przepraszam, musztarda po biedzie, idzie kont projekt, po co? Przecież to można było procedować dalej. Ale jest wniosek inny na sesji o przyznanie tytułu zasłużony dla miasta Leszna, dla księdza kanonika Kazimierza Pietrzaka. Ja myślę, tu nie będzie kontrowersji. Zasłużona faktycznie postać. Przypomnijmy, to już prawie 90-letni kapłan, emerytowany proboszcz parafii świętego Jana, właściwie budowniczy kościoła, można powiedzieć, w Lesznie, tak? Bo on z jego inicjatywy on załatwiał budowę kościoła świętego Antoniego, kaplicy świętego Kazimierza. Z władzami też negocjował odzyskanie, czy przekazanie dla katolików Kościoła Świętego Krzyża. Więc tu chyba nie będzie kontrowersji, czy taką postać jakby uhonorować w ten sposób. Nie, tu nie będzie kontrowersji. Kontrowersyjny na pierwszy rzut oka wydawał się termin projektu tej uchwały, który się znalazł w porządku obrad, ale stan zdrowia jest dość poważny. Także pośpiech jest dość zrozumiały. Intencją pana przewodniczącego było, żeby jednak uhonorować jeszcze za żywota i stąd takie trochę nietypowe, bo wiadomo teraz jak gdyby nowe terminy i tak dalej, ale tu uwzględniając to wszystko, o czym między innymi pan redaktor mówił, nie powinno być problemu. Pewnie ta sesja bardziej kompetentna niż później absolutoryjna, bo oczywiście to też... Nie, okej, nie dyskutujemy, także co do zasady... Tak. I jeszcze na koniec takie pytanie o Związek Miast Polskich, bo w czasie sesji będziecie głosować nad wystąpieniem Leszna z tego związku. Czy chodzi o te 19 tysięcy składek rocznych, czy o coś innego? Trudno powiedzieć. Ja nie jestem w Komisji Rozwoju w zeszłym roku. W poprzedniej kadencji byłem oczywiście. Nie wiem, czy to w ogóle funkcjonuje, czy to sprawdza się, czy prezydent miasta jest zadowolony z działania, że tam w środku jesteśmy, w tej
organizacji, więc trudno mi powiedzieć, nie jestem, jak już mówiłem, członkiem Komisji Rozwoju Infrastruktury. Więc... A pan jest członkiem chyba, tak, tej komisji? Tak, ale to wie pan znów więcej? Tak trochę kontrowersyjnie do samej inicjatywy, no powiedzmy sobie, tak, no koszty uczestnictwa są stosunkowo wysokie, to jest prawda. Ale z drugiej strony by trzeba postawić, jakie ewentualnie z tego płyną korzyści. Ale czy są w tej chwili? Pozwoli pan? Ja przypomnę tylko, że jeszcze w poprzedniej kadencji wręcz dość ostry spór szedł, kto ma być przedstawicielem miasta. Do tej pory takim niepisanym zwyczajem było, że był to tym urzędujący prezydent. Przypominam, ostatecznie wtedy prezydent Malepszy przegrał głosowanie na rzecz ówczesnego pana przewodniczącego Tadeusza Pawlaczyka. Wszystko się zgadza. Czyli podkreślano, myślę, że były prezydent Tomasz Malepszy kilka zdań powie na sesji na ten temat, że jednak należy się tam dopatrywać korzyści plusów wynikających z uczestnictwa w tym gremium. I myślę, że tu oprócz kosztu jest jeszcze jedna przyczyna. Nie boję się tego powiedzieć, jest przyczyna polityczna. Tak. Po prostu tak, trzeba wprost to nazwać. Przewodnictwo w Związku Miast Polskich należy w dalszym ciągu, nazwijmy to, do ludzi niezwiązanych z dzisiaj rządzącymi i to jest jeden, moim skromnym zdaniem, z głównych elementów. Chociaż nie jedyne. Na sesji będzie jeszcze głosowanych kilka uchwał. Nie zdążymy już omówić. Wspomnę tylko o dosyć ważnym projekcie, ale to są założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Leszna w latach 15-30. Jako taką puentę mogę tylko wskazać, niedawno na moim osiedlu ktoś złożył taki donos obywatelski, przykleił kartkę z informacją, że tak, przy takich to a takich posesji pali się w piecach co się chce i były wskazane numery tych posesji i dziecko w takiej maseczce. Fajna akcja, ta kartka szybko zniknęła, ale ja myślę, że to jest tak a propos tego, czym powinniśmy w Lesznie palić, bo teoretycznie już ponad 50% jakby piecy mamy na gaz, ale jeszcze trochę tych węglowych zostało, więc myślę, że ten projekt planu przyczyni się do tego, że do tego 30 roku nie będziemy musieli takich akcji czy takich akcji obywatelskich wysłuchiwać. Nie, dobrze, że ta inicjatywa próby jakiegoś programu uregulowania tej gospodarki, nazwijmy to pozyskiwaniem ciepła dla takich czy innych obiektów, czy mieszkalnych, czy innych. Dobrze, że to jest. Ten przypadek, o którym pan mówi, no niestety jest dość nagminny. Tam się ktoś na pańskim osiedlu odważył i wytypował obiekty, którym się pali wszystkim. No jakiekolwiek dzielnice domków jednorodzinnych nie pojedziemy, to niestety przejeżdżając... To widać, słychać i czuć, to dokładnie. Czym pali. I to jest problem. Ja myślę, że przede wszystkim edukacja, jeszcze raz edukacja, że naprawdę Nie wszystkim palimy. Nie wolno wszystkim palić, no wiadomo, każdy oszczędza, a jak palimy byle czym, to niestety także taki dobrze, donos ta wizja, do Straży Miejskiej, myślę, że można dobrze, wykonać że telefon. Dobrze, jest ta wizja, dobrze, że u nas pewne tendencje w tym mieście się już pojawiły od kilku lat, chociażby właśnie Stare Miasto, przechodzimy z pieców z węglowych, zresztą dotacje miasta do tych wszystkich zmian instalacji i tak dalej. No, jesteśmy przygotowani w elektrociepłowni na Zatorzu do zmiany tej technologii. No wiemy, tam te certyfikaty w dalszym ciągu nie jest to uregulowane, nie sprzyja, jak tu kolega mówi, ale co do zasady tak, skończmy właśnie z paleniem byle czym. Tak to najogólniej powiedzmy. Dziękuję za gościnę w studiu, owocnych obrad i żeby jak najmniej, że tak powiem, uchwał spadało z porządku obrad. Naszymi gośćmi byli leszczyńscy radni, pan Wojciech Rajewski i pan Sławomir Mocek. Dziękuję państwu. Do widzenia. Dziękuję.